Szanowne panie, szanowni panowie, witam w dwudziestoleciu międzywojennym. Dziś kończymy opowieści o Eugeniuszu Bodo, na którego widok pod fruwajką i statecznym matronom falowały piersi, wilgotniały oczy i z trudem powstrzymywały wzruszenie. A chłopcy, młodzieńcy i stateczni panowie zielenieli z zazdrości. Był człowiekiem instytucją. Zagrał w 32 filmach fabularnych. Wystąpił na scenach kabaretowych, rewiowych, dramatycznych w niezliczonej ilości. Sztukach, programach, numerach. Przemierzył Polskę wzdłuż i wszerz, a w swoich wojażach zagranicznych dotarł do Nowego Jorku i Palestyny. Ale zanim to wszystko nastąpiło, Eugeniusz Bodo urodził się i jak sam o sobie pisał z wielkim poczuciem humoru, w 1899 roku była Genewa świadkiem historycznego wydarzenia. W tym bowiem roku pierwszy raz ujrzał światło lampy elektrycznej Eugeniusz Bodo, czyli ja. Elektryczność miała być moim przeznaczeniem. Podróżowałem bardzo wiele i zjeździwszy całe Imperium Rosyjskie oraz pogranicze Chin i Rosji, gdzie świętej pamięci ojciec mój wyświetlał filmy, zawitaliśmy do Polski i tam osiedliśmy. Ojciec mój założył w Łodzi kino Urania. To tam właśnie mały chłopiec o pięknym głosie zadebiutował w roli kowboja. Błyszczał, zachwycał, tumanił i rozpraszał. Potrafił świetnie parodiować. Publiczność waliła drzwiami i oknami. A wybredni krytycy chwalili. W farsie Ciotka Karola fenomenalnie wykonał utwór Seksapil To nasza broń kobieca. Pisano. Bodo w kostiumie z filmu wyglądał kapitalnie. A ponieważ był nieco tłustawy, więc ściśnięty dopasowanym gorsetem, miał mimo woli odpowiednie wypukłości. Mógł więc wystąpić z dekoltem. Tym bardziej, że grubawe, ogolone ręce do złudzenia markowały kobiece. Eugeniusza wyróżniało poczucie humoru, którego, jak wynika z relacji, nie tracił nigdy. Jego krewna Wiera Rudzi opowiada. Bodek był popędliwy i impulsywny, niecierpliwy, trochę małostkowy, łatwo się obrażał, ale był szalenie dowcipny. Wszystko go śmieszyło i z każdej sytuacji wyciągał coś śmiesznego. Kiedyś Bodo jechał z Sambo, swoim psem, samochodem. Zatrzymał się przed sklepikiem z pasmanterią, żeby coś kupić. W sklepiku były dwie starsze panie. Sambo wygramolił się z samochodu i ruszył za swym panem. Kiedy te panie zobaczyły nadbiegającą bestię, skryły się w kącie. A wtedy Bodo uspokoił je, mówiąc: Szanowne panie, nie ma się czego bać. On jadł już dziś na śniadanie jednego człowieka. W sprawach uczuciowych był raczej epizodystą. Tak nazwał go Stanisław Janicki. Jeżeli kochał, to w sposób cygański, pasywny, krótki, marginesowy. Sam mówił: Mój Boże, jak to określić? Odpowiem słowami przykazania. Kocham bliźniego swego jak siebie samego.
To też lubię każdą, która ma coś, co akurat mnie odpowiada. A na koniec kwitował to komentarzem. Nacisk największy kładę jednak na nóżki. Ponieważ Eugeniusz Bodo się nie ożenił, podejrzewano go o tak zwane odmienne zainteresowania. Nic jednak bardziej mylnego. Szanowne panie, szanowni panowie, Eugeniusz Bodo żegna się z państwem. Seksapil to nasza broń kobieca. Seksapil.